Siemano najemniczki, z tej strony Klocki i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu z serii Zagrajmy w War Tales. Zaczniemy sobie od łowienia rybek. Co robiliśmy ostatnio? Ostatnio zrobiliśmy misje dwie fabularne z tym ze skażoną wodą ze studni, co ją zaraziliśmy, a później zaatakowała nas strażniczka i musieliśmy ją pokonać, oraz z czarnym taborem, tam co ich śledziliśmy, pokonaliśmy ich w ukrytym obozie. Także dwie misje fabularne na tym terenie w hrabstwie Arthas są skończone. I co sobie zrobimy? Ja bym zerknął, a muszę raz na zawsze kurde pozbyć się problemu z przeciążeniem, to nie mam co wchodzić teraz do tego. Nie mam co wchodzić teraz do grobowca. No bo pierw ogarnę tą wagę, bo co chwila tam będę przeciążony. To też bez sensu. Zrobimy sobie to tak. Jest grobowiec, fajnie, zrobiłbym go z chęcią. Jeszcze szybko zerknę. Nie tutaj, nie to. Nie też, nie to. Nie, to to. Ile pochodni mogę zrobić? Tylko 6. I czego mi brakuje? Drewna. Dobra. To skupię się na tym, żeby móc zrobić więcej pochodni za chwilę. A co my tu mamy? Co oni są tak ukryci tutaj? Kim oni są? Podejdziemy sobie, sprawdzimy. Halo, halo, dzień dobry. Jak się państwo nazywają? Exploring the ruins was supposed to be child's play. But we got lost before we even got there. We've been waiting to be rescued for days. Badanie ruin miało być dziecinną igraszką, ale zgubiliśmy się, nim dotarliśmy do celu. Czekaliśmy na ratunek wiele dni. We are exhausted. We do not have enough food to turn back, nor any pittance to make it home the short way. Jesteśmy wykończeni. Nie mamy dość jedzenia na drogę powrotną, ani żadnych haków skalnych, by wrócić do domu na skróty. We beg you, please don't leave. Without you, we're all dead. Błagamy was, nie odchodźcie, bez was wszyscy umrzemy. Możemy dać jej hak skalny i dostaniemy 3 pochodnie, albo widmowe zwłoki. O! To od razu dam jej widmowe zwłoki, to bo one ważą po 3 kilo, to od razu 9 kilo do przodu będzie. No to bierz widmowe te widmowe zwłoki. Thank you so much. Take this. It's always useful in the ruins. Ach, błogosławione niech będzie oko. Stokrotne dzięki. Weźcie to, zawsze się przyda w ruinach. Dostaliśmy 3 pochodnie. A jak z naszą wagą? No kiepściutko, kiepściutko. Ona chciała tędy zejść, nie? A jakby byśmy... I na tej drodze, gdybym znalazł... jakiegoś kupca? Czekajcie, może to nie będzie głupie? Zamontujemy sobie co ja dzisiaj? Hak skalny. I tutaj bym znalazł kupca. No, przeważnie oni podróżują. Ale burza tutaj, widzieliście jak piorun tutaj pyknął? Normalnie pyknął. O, tu jest jakieś przejście. O tym nie wiedziałem. Dobrze wiedzieć. Bardzo dobrze. Bandyci, ale zwykli. Ominę ich. Padać, nie mam na was. O kurde. No i muszę z nimi zawalczyć. Mimo, że nie chcę. Bo nie są dla mnie oni wyzwaniem. No ale dobra, pozbędziemy się ich. Raz, dwa. Raz, dwa. Za to, że atakują, że mają czelność mnie w ogóle zaatakować, to dostaną szybkie wcirki. Ale sporo ich jest, 9. No to zrobimy sobie... Tu jest nas za dużo. Tu jest nas za dużo. Czy jakiś tank tam musi iść. Tam pójdzie Ragnar. Bo tutaj będzie Łysy i Robin Hood.
kto zaczyna? Ty, tak? No to... No to chodź, słodziutki. Zrobimy tak. Podejdę tutaj. Nie, ja źle się ustawiłem. Ale dobra, mogę to naprawić. Na szczęście. I teraz powinienem dać radę dwóch. Co to za zawieszka była? Halo? O! Czy żyje któryś? Nie, dwa trupki. Dwa trupeczki. Dobra. No to teraz ty. Musimy powstrzymać tego wariata przed oddaniem strzału. No to, zwiążemy cię waleczką. Pyk. O, tak kończycie, jak atakujecie zbyt silnych najemników. To następny? Będzie się chciał ruszyć? Ty tutaj, tak? Wiesz, że to też zły pomysł? Zrobimy tak. Oj, nie zauważyłem, że nie mam punktów odwagi. No to kurczaczki się ruszysz, no tobie się fartło. Ty się chcesz ruszyć, tak? No to też się ruszysz, bo cię nie zwiąże walką. No dobra, no to rusz się. No to się rusz. Kolejno, ty chcesz, tak? No to zrobimy tak, żebyś nie chciał. Aj, to tutaj, co ja klikam? Co ja robię dzisiaj? Pyk. Pięknie w oczko. Kaprawe oczko. Teraz ty się chcesz ruszyć, tak? No to łysy, wiesz co robić. Ty jesteś najdłużej z tą ekipą. Pięknie. Jeszcze byśmy związali walką tego tutaj u góry. Tak, żeby był związany. Oj, on nie będzie, bo jest ten. Oddaj mu. Świetnie. Bardzo świetnie. Ty tutaj. A, dziabnij go. A weź go. Oj, nie. Nie mogę się teraz od taką muszę. Pyk. Źle zrobiłem to. Źle to zaplanowałem. No ale dobra, jest jak jest. O. Zwiąż go walką. Moja nowa Fiono. Ona jest na razie bardzo słabiutka. Ale dziewczyna uczy się. Nie każdy od razu jest dobry. O, padł. Padłeś, powstań. A ty, co ty tutaj robisz w ogóle? Ja o tobie zapomniałem. Dobra, to już stój tam. Zanim dojdziesz, to wszyscy będą mnie żywi. Ile ich zostało? Pięciu. To teraz zostało ich czterech. I zaczynamy nową turę? Jeszcze nie, jeszcze on skończy. O kurde. Ale ją puknął. Moją Fionę. No to kończymy to. Zrobimy sobie tak. Dziabni. Przeżyłeś? No dobra, udało ci się. Jakieś tam obrażenia dostałem. Miało iść dużo łatwiej. Skończymy sobie. Oj, tu nie przejdziesz. No to tak o, ty musisz miejsce zrobić. Nie mogę tego anulować? Muszę oddać strzał? No to dobra, to inaczej. Ty też nie dojdziesz? Też nie dojdziesz. No to zrobimy to w taki sposób. Pyk. I ty tutaj. Użyj mocy. Świetnie. No i uciekają, dobra, pa pa. Weźmiemy sobie oczywiście, odsłoń mi, dręczyciel, tym się staje łysy. Łysy stał się dręczycielem. O, mamy zbroję i jestem przeciążony, ale już nie jestem. Muszę załatwić sprawę z przeciążeniem, dlatego muszę znaleźć kupca i sprzedać bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy. Powiedziałbym, że bardzo. Zrobimy tak. Zjemy sobie kiełbaskę.
Zjemy sobie herbatniki. Troszkę chlebka. Czekajcie, ja muszę jakieś mięsko mieć. Zupa ze szczupaka. To szczupiego zjemy? No zjemy szczupiego. Przyrządź. Zrobię wszystko na tyle, ile mam soli. Pieczonego karpia 7 i to wszystko. Więcej nie będę miał soli, więc nie ma gotowania. Starczy mi na jakieś pewnie dwa odpoczynki. O, placek jabłkowy. Też przyrządź. Tomb Raider w gotowaniu stała się mistrzynią. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, no to szczupaka i za dużo chlebka dałem. Jeszcze jeden. No to macie szczura. Macie szczura. No mój tutaj uczony nie ma co robić, dlatego ten grobowiec będę musiał się jakoś na niego przyczaić. Tylko mi zainteresowało to przejście tutaj. To przejście takie. Oj, nie ten przycisk. Gdzie jest jakiś kupiec? Halo, halo kupiec. Jakaś farma. No to odwiedzimy, jak już tu jesteśmy. Grobowiec pewnie będzie bardzo duży, to ja bym sobie zostawił go na jakiś taki pełny odcineczek. Może przyszły? Na to wychodzi. W tym postaram się zrobić... To jest chyba stadnina. Jak to wygląda? Nie mogę dłużej tak żyć. You have to reason with my husband. He just will not listen to me. Przez całą dobę umieram ze strachu na myśl, że potwory uciekły z piwnicy. Musicie przemówić do rozsądku mojemu mężowi. Mnie nie słucha. Ciebie nie słucha? To się z nim rozwiedź. Nie ma tutaj nic? Kurde, nic nie macie. Tylko konopie sadzą. I blanciory kręcą. If I want to pack it full of plague-ridden wretches, that is my business. To moja piwnica i mogę z nią robić cokolwiek zechcę. Jeśli chcę wypełnić ją zarażonymi nieszczęśnikami, to moja sprawa. Damn it. They're my neighbors, my friends. You think they weren't here for me during the war? You think I am going to stand idly by while my wife is killing them? Do diaska. To są moi sąsiedzi, moi przyjaciele. Myślicie, że nie wstawili się za mną podczas wojny? Myślicie, że będę stać bezczynnie, gdy moja żona będzie ich zabijać? Skoro tak bardzo chcecie uszczęśliwić moją samolubną żonę, dajcie mi trochę jedzenia, abym nie oszalał, albo drewna, żebym mógł wzmocnić drzwi do piwnicy. Drewno nie, bo ja chcę pochodnie robić. Dam mu... Zapewnia prosty klucz. Negocjuj. I wymaga... Ej, przekonajcie mężczyznę, by pozwolił wam zabić zarażonych. Tylko 20 wpływów, to jest mało. Fine. Take this key and go slaughter my friends. My wife will be ever so pleased. Dobrze, weźcie ten klucz i wyrżnijcie moich przyjaciół. Moja żona będzie w niebo wzięta. Dostajemy klucz. Ale jeżeli oni są zarażeni, no to trzeba ich zabić. O kurde, ale te trzy zombiaki. Ale piękni. Jesteśmy tacy głodni. Fajne oczy mają. Złapałbym takiego. O kurde. Jest poziom czerwony. Kurczaczki. No ale dobra, z czerwonym poziomem, czyli trudnym, już sobie radziliśmy. Ponieważ... A czekaj, na razie dam anuluj. Ale mogę tylko walczyć. Dobra. Bo chciałem troszeczkę... Mogę pozmieniać bronię czy coś? Mogę jeszcze to zrobić. Super, przed walką. O co mi chodzi? Chodzi mi o to. On ma toporek. Chcę posprawdzać, czy na pewno wszystko jest fajne włożone. Mianowicie... Chciałem zobaczyć, czy... Ona może mieć dwa topory normalne? Nie, bo to jest dwuręczny, nawet gdyby. Nawet gdyby, to nie.
No ale dobra, ona jako wojownik, nie wiem czy jej tarczy, forma dwuręczny. O, weź to wyrzuć. W ogóle weź sobie, weź to zdejmij, weź sobie ten, to jest ten sam. A, wymaga 5. poziomu, dobra, dobra. To ty i takim beznadziejnym będziesz szła. Niedobrze, niedobrze. Ja jeszcze sobie zerknę, co mogę założyć. O, jej zbroję założę, będzie miała zawsze lepszą. Damy ci do ręki wszystko na poziom 5 jest, kurde. Wszystko na poziom 5. Mogę ci pochodnie dać, ale po co? Potrzebuję pochodnie, każdą sztukę. Mamy oleje. Truciznę? Może zadamy truciznę, damy Ragnarowi. Na broń truciznę? Na młot? Jak to działa? Ciekawe na ile walk to jest. Chyba nie na stałe, nie? Zobaczymy. Daliśmy mu truciznę na ochronny olej. A, że nie może od swoich sojuszników. A tu mamy wzmacniający. Że obrażenia mogą zostać zmniejszone. No to bym dał na takiego tanka, jakim jest Robin Hood. No dobra. Zaczynamy zabawę. Z tymi zombiakami. Zarażonymi ludźmi. Ilu ich jest? A tylko 7. I oni mają po 50. Jakieś umiejętności mają? Otrzymywane obrażenia od ognia. Kurde, to oni są słabi na ogień. No dobra, ich jest tylko 7. No to po co to takie halo? Tu jest 3, tu 4, tak? Nie, no to powinno pójść prosto, mimo że to było napisane na czerwono. Zaczniemy od Ragnara standardowo. On im pokaże, gdzie raki zimują. Nie, no tylko 2 uderzy. Pyk. Prawie ich pozabija. A nawet zabije. No, nie bawi się w tańcu, chłopak. Nie wiem, dlaczego było na czerwono. Jako, że poziom trudny, jak tutaj to wygląda na proste wyzwanie. O, mogę złapać zarażeńca. Zobaczymy. Jeszcze go nie miałem. Mam jednego. Fajnie. Mam zarażeńca. Tutaj sobie tą dwójeczkę. Świetnie. A weź go jeszcze dziabni. Uch. Pysia. I w klatę. Świetnie. O, i tutaj takie przejście jest. Trochę to zepsułem. No to tego tutaj. Ogólnie mam wrażenie, że te misje główne są dosyć trudne, to są takim jakby trochę wyzwaniem. A cała reszta, takie misyjki nie są jakieś takie wymagające. O, już uciekają, no to już was nie ma. Już, poszli z tej piwnicy. Płotka ma awans. Patrzcie, ja mam go w kajdanach w ogóle. Tego zarażonego. Dobra. Płotka ma awans 6. No to do kondycji. I mogę z nią pogadać, ona będzie zadowolona. Tak się cieszę, że zabiliście te monstra. Dziękuję, naleję wam coś do picia. Trzymałam to na specjalną okazję. I dostajemy edorańskie wino. A oprócz tego... Wstydźcie się, moi nieszczęśni sąsiedzi. A oprócz tego...
mamy zrobioną misyjkę, nie? Takie wydarzonko jest, oczywiście, kłopotliwi sąsiedzi. No to przy okazji się zrobiło. O, im coś będę mógł sprzedać. Chodźcie do mnie. Lepki olej. Otrzymywane obrażenia od następnego ataku mniejsze o... Kupię sobie to, bo mam dużo sianka. Na zarazę też kupię. Przyda się. Zarażona skóra za lekarstwo na zarazę. To nie. Dobra, dam wam tak o. Trochę tej widmowej, tak 7. Dam wam trochę piaskowca. Dam wam jeszcze. Weźcie, co to jest? To jest miecz. Weźcie ten miecz. Te dwa topory, te łachmany, jedne juki. I... W sumie mam już 60 kilo do przodu, to jest sporo. No to tyle. Pozbyłem się dużo ciężaru. Co tu jest? Owczarnia rodziny Pawi. No to co, zrobimy sobie. No to chyba w tym odcinku tak będziemy chodzić i robić te wszystkie takie odkryte miejsca. Bo pewnie ta misja z dezerterami zajmie cały odcinek i grobowiec zajmie też cały odcinek. Więc to będą dwa pełne odcinki, coś czuję. Dobra. Co, tu nikogo nie ma. O, zbadaj. Mamy jakąś ozdobę, dwa haki skalne. Oczywiście konopie, bo tutaj wszyscy się sadzą. Ozdoba. Fajne rzeczy za darmo. Tylko, że nic tutaj nie ma. O, jak sobie porąbię drewno, będziemy mogli zrobić więcej pochodni. A potrzebujemy dużo. Dużo, żeby przypadkiem w grobowcu nie zgasła. A grobowiec już by się przydało odwiedzić. Bo ten mój uczony dosłownie nic nie ma do roboty. O, opatrzcie, mamy zdobny klucz, akurat tu możemy wejść. Ale zanim tam zrobię, pozabieram wszystko, co mogę. Chyba już wszystko zabrałem. Dobra, idziemy tam na dół. Co my tu mamy? O, wiedzę będziemy mieli. Tu jest napisane. Danae Pawi, Edorańska Akademia Wojskowa. O kurde. Pancerz średni, udźwig plus 4, garda 14, pancerz 33. Ciekawe, zaraz sprawdzę go. Ilum Legionu. Siła 9, też go sprawdzę. I piłka turniejowa to jest ozdoba. To jest... Do czego to jest? To jest chyba do... Tomb Raider? Tak, ale to jest gorsze od mojego. Tylko, że to daje ripostę, że oddaje, tak? 11-16. Kurde, fajne to jest. Ale jest dużo słabsze, aż 4, to nie. Niestety nie skorzystam. A jeszcze coś wziąłem. Co ja wziąłem? Aha, zbroję średnią. Ale ona jest fajna. Kto ma średnią zbroję i nie jest ciekawa? 36, 43, 29, ale lekka. 35, ale też lekka, nie? Zwiadowcy mają lekkie, tak. Tomb Raider. O, ty masz 36. Ta jest troszeczkę gorsza. Ej, bez kitu, ja chyba nie założę. Chyba nie założę... Fiona. Aha, ale Fiona potrzebuje lekki. No dobra, to sprzedamy. Dobra, nic więcej tutaj nie ma? Nic więcej tutaj nie ma, wychodzimy. O, i zakopane wspomnienia, no i mamy to zaliczone. No to możemy teraz iść do opactwa świętej Elory, tylko pewnie tutaj będzie główna misja, tak coś czuję. Dlatego to na razie tutaj nie idę. Bo ją byśmy też zrobili po prostu za jednym razem. Odkryję chyba sobie to, co jest na dole. Bo na pewno będą jakieś inne obiekty.
i inne takie wydarzenia, którymi możemy się zająć. O cholera, dziki. W sumie wieprzowinkę bym trochę zrobił. Ale mam tego jedzenia dużo. Nie ma co bez sensu. Mamy dużo pieniędzy, dużo jedzenia. Ciągle jestem na granicy przeciążenia, więc nie chcę mieć niepotrzebne duże zapasy. Chyba, że kupię kolejnego kucyka. Obóz Legionu. O, zobaczmy, co jest tutaj. Obóz Legionu. I tu jest główna misja też. Patrzcie, na fioletowo się świeci. Jak już jesteśmy tutaj, to weźmiemy. O, kucyki. Czyżbym mógł kupić kucyka tutaj? The general does not want us to be directly involved in the conflict. But we must make sure this war does not spread to the other counties of Edoran. Generał nie chce, żebyśmy brali bezpośredni udział w konflikcie, ale musimy zadbać o to, aby wojna nie rozszerzyła się na inne hrabstwa Edoranu. There have been more and more sightings of deserters gathering throughout Arthas. This could become a nuisance for the entire realm. W całym Arthas coraz częściej widywani są gromadzący się dezerterzy. To może stać się niewygodne dla całego królestwa. We're not supposed to attack deserters as long as they stay put. However, there is nothing to prevent us from hiring mercenaries to deal with them. Would you be interested? Nie wolno nam atakować dezerterów, dopóki siedzą cicho, jednakże nic nie broni nam wynająć najemników, aby się tym zajęli. Interesowałoby was to? No dobra, przyjmujemy. I will add their last known locations to your map. Slay at least two of these groups. That should be enough to deter the others from stirring up trouble. Dobrze, zatem zaznaczę ich ostatnie znane położenie na naszej mapie. Wybijcie co najmniej dwie grupy, to powinno powstrzymać ich przed robieniem kłopotów. Zaraz sobie sprawdzę, gdzie oni są. I'm serving under Colonel Reveris's orders for the first time. It's an honor. Everyone in the Legion knows his name. Po raz pierwszy służę pod komendą pułkownika Hoveresa. To wielki zaszczyt, każdy w Legionie zna jego imię. No ja nie znam. W sumie nie jestem w Legionie. Apart from the Legion steeds, all Artesian horses have been requisitioned for Lords Lahart and Vernalis. Nie licząc rumaków Legionu, wszystkie arthurskie konie zostały zarekwirowane dla Lordów Lathara i Vernalisa. These animals could make invaluable companions, but to be honest, they are too old to be of any use on the battlefield. Are they yours if you want to buy them? Otherwise, I'm sure they will make a very tasty soup. Te zwierzęta mogą być bezcennymi towarzyszami, ale prawdę mówiąc, są zbyt stare, by przydały się do czegokolwiek na polu bitwy. Są wasze, jeśli chcecie je kupić. Jeśli nie, to z pewnością da się z nich zrobić bardzo smaczną zupę. Z koni? Serio? Głupia ty. Nie mogę je kupić, pewnie u niego. The church has asked the general to let the war decide the land's fate, but the conflict is dragging on. Kościół zażądał od generała, aby ta wojna zdecydowała o losie krainy, lecz konflikt się przeciąga. Because of this so-called chosen one, the situation has become extremely volatile, and Lahart is a drunkard and will never be able to defeat him. If the situation deteriorates any further, we will have to step in. Z powodu owego tak zwanego wybrańca sytuacja stała się niesamowicie napięta. Natomiast Lehart to pijaczyna, który nigdy nie zdoła go pokonać. Jeśli sytuacja się jeszcze się pogorszy, będziemy musieli wkroczyć. Co my tu mamy? Konopie standardowo. I tylko konie mamy. Czy ja mogę kupić? Tak o? Mogę kupić. Oczywiście, że kupię. Mamy 3 koniki. I... Mam 3 koniki i co bym zrobił? One się różnią, czekajcie. Udźwig 59, na tym mi najbardziej zależy. To ja tego kliknąłem. On ma 59, a ten u góry? Też 59, dobra, to czyli biorę pierwszego lepszego. Mamy kucyka. I wiecie co? I zrobię sobie bojowego, bo mam 3 takie, które targają, a on i tak będzie targał. Ale oprócz tego zrobiłbym go bojowego. Żeby po prostu zrobić bardziej różnorodną moją grupę. Także kucyk bojowy.
I co my tu mamy? Bo jeszcze nie mieliśmy kucyka bojowego. Wigor. Kondycja większa o 10%. To fajnie, bo kondycja jest do udźwigu między innymi. Ale go postaram się zrobić takiego typowego wojowego konia. I wychów. Na wszystkich sojuszników w zasięgu nakłada status inspiracja. Ruch staje podwojony. Do zasięgu moich kompanów. A kondycja jest do zdrowia i tego. Kurde, to jest fajne i to jest fajne. Jak podwaja ruch moich... Ale w zasięgu ilu metrów? Obszar 4 metry. Musiałby stać obok, niedaleko. Dobra, ja biorę, podwyższam kondycję. Skupię się na tym koniku, żeby zrobić go jak najlepszego. Nazwiemy go jeszcze jakoś. Konik, jak cię mogę nazwać? Jack, będziesz Jackiem. Jest chyba w ogóle taka bajka. Jack Horseman? Albo coś takiego? O takim koniu, który pije alkohol. Chyba się Jack nazywał. Nie wiem, ale mój będziemy się nazywał po prostu Jack. No i właśnie, będę chciał mu pancerz zrobić. Zrobimy fajnego woja z niego. No to co? No to wiadomo, że w siłę. Plan kariery w siłę. No albo siłę woli też będę mu dorzucał. O, i teraz w siłę. Patrzcie, akurat teraz dwie poszły w siłę. To trzeba było to wykorzystać. Dobra. Mamy wojowego konia, fajnie. Pierwszy taki. Wojowy Jack. Dobra. Teraz tak się zastanawiam, jak mu dałem tą nazwę Jack, czy ta bajka się tak nazywała, jak ja myślę. Jack Horseman? Kurde, nie pamiętam. Był taki koń, który pił i pił. A, on miał zaznaczyć na mapie nowe lokalizacje bandytów, dezerterów i co? Miał mi zaznaczyć na mapie dezerterów. Ogólnie zajmijcie się dezerterami, już miałem wcześniej. Czyli po prostu mogę sobie jakby zrobić dwie pieczenie na jednym ogniu? Możliwe, bardzo możliwe. No to dobra, to tymi dezerterami zajmiemy się później, już nie dezerterzy. Chyba, że po prostu tych dwóch ubiję. Tutaj i tutaj. To się powinna ta misja zrobić. Dobra, to idziemy tam. Co tu tak ciemno? Nie ma przejścia? A to jest kolejne takie miejsce, które jakby twórcy coś myśleli, żeby tu chyba pociągnąć, ale jednak się rozmyślili, albo nie wiem. Albo po prostu nie zrobili. Za dużo innej pracy mieli. O, to są ci dezerterzy. A no to atakujemy szybko, zanim mnie wilki. Wybranie Jeru też coś. Nie wierzę w tę bajkę. Vernalis jest żonny władzy zupełnie jak jego matka. Mogę ich przekupić albo zaatakować. Przeprowadzić egzekucję dezerteru dla Legionu. No to tak, no to oczywiście, że zaatakujemy. Dobrze, że jest opcja przekupienia. To ja może dwóch przekupię, dwóch zaatakuję, żeby zrobić tę misję. Kurczaczki, pomyślę jeszcze o tym. Dobra, pierwsi dezerterzy. Ich jest 9. Tu jest 4, tutaj pewnie 5. Tak też jest. Sztorm jest tutaj. Ty za daleko stoisz. Konik bojowy na razie jest słaby, więc on się nie gdzieś tam z tyłu trzyma, żeby przypadkiem nie zginął. Dopóki z niego nie zrobię dobrego woja, niedobrze go nie wyposażę w pancerz, to on będzie stał z boku, jak Fiona. Dobra, łysy. Od kogo zaczynamy? Tu jest łucznik. To zaczniemy sobie od Tora. No to pyk. Muszę zrobić tak. Go związać walką. Mam dużo punktów odwagi, to polecimy z nim. Ogólnie nie opłaca się używać amoku tak wprost. Lepiej w plecy. Ale tak jak mówię, mam dużo punktów odwagi, zaraz i tak trzeba będzie odpocząć, więc znowu zdobędziemy. Dobra, teraz tego muszę
No to Storm. Albo Ragnar. Ragnar to może zabije. Czemu nie? O, zabije. O to mi chodziło. Dobry Ragnar. Teraz ty się chcesz ruszyć, tak? To muszę cię związać walką. No to... No to Storm? Zrobimy tak. A dobra, to nie wiąże go z walką. Jak ja mogę tutaj dwóch jeszcze pyknąć, to trzeba to wykorzystywać. Pacną mnie tutaj. Niezbyt mocno. Ci dezerterzy nie są zbyt dobrzy. No to mu tutaj w plecki. Amok. Amok. I teraz sztylet. Jeszcze przeżył. No to jeszcze topór. Ty mnie dziabniesz, ty mnie dziabniesz. Ty mnie dziabniesz, a tobą zrobię robotę tutaj. Ale krwawo. Znowu się zawiesiło na animacji. Coś jest nie tak, będę musiał to sprawdzić. Wcześniej już też tak było chyba na początku odcinka. Dobra, kto teraz chętny, żeby dostać wcirki? No to łysy, jedziesz tutaj z nimi normalnie. Z dezerterami. Riposta jeszcze wleciała, to... No, to on sobie poradzi. Tutaj zrobimy... Robin Hood. Oczywiście, że tak. Dziabnij go. Ustaw maczugę. Ty możesz podejść sobie tu. O, popchnij go. Tak, żeby stał na tej maczudze. O, ale się celują do siebie. Wariaci. Tego dokończ. Fiona. O, Fiona, pierwsze zabójstwo. Pierwsze zabójstwo Fiony. Brawo. Jestem dumny. Jeszcze rzuć tutaj. O, świetnie. Ale dostał. Bolesna śmierć chyba. Nie sięgniesz? No to... Kurde, tylko traf. No. Konik. A przejdźcie tutaj. Patataj, patataj. Jack. No i świetnie. Fajnie, że ty możesz teraz dwa razy bić. Fajnie, bardzo mi się to podoba. To jeszcze go zabij. I będzie poddanie, nie? Oczywiście, że tak. Pierwsi dezerterzy z dwóch nie żyją. Ohoho, pancerz ciężki, ale tylko 54. A Robin Hood nosi 78. No to nie. Pójdą na sprzedaż te rzeczy. Jak nic. Zaraz trzeba będzie odpocząć. To woda jest. Aha, to jest woda. Ta mapka jest trochę taka... Tutaj nie mam narysowanej tej wody. Niedokładna. A, Ragnar zaczął odcinek, kurde, od łowienia ryb. I drugie rybki, drugie miejsce do łowienia ci wpadło. Ale masz szczęście dzisiaj. Ale te haki, już te fajne haki się pozbyłem, bo łowię po jednej rybie tylko. Ale dobra, wykorzystam te co mam. Najwyżej już jak będę tworzył, to będę tworzył same te najlepsze. Jeszcze będę musiał sprawdzić, co mogę zrobić z tym tutaj. On jest jako więzień zarażony. O, to jakaś waleczka w ogóle się odbywa, patrzcie. Ale to ja się tutaj... To chyba nie jest żadne wydarzenie, bo nic tutaj takiego nie ma na mapie. Więc się tam nie wcinam. Co z tobą mogę zrobić? Mogę dać cię do... Kurde... Jakbym cię wyleczył na zarazę.
Lecieli na jakie może lecieć z waszej strony umocnienia łączące wasze więzi zaufania. Czuję się szczęśliwy w drużynie, która opatruje jego rany. Czy ja jestem w stanie go wyleczyć? Bo on jest jeńcem, ale on jest zarażeńcem. Ale jakbym go leczył? Jest tyle niewiadomych w tej grze. Ciekawe. Wymioty. Co mogę z nim zrobić? Wypuścić albo zwolnić. Ile on je? Tylko 3. I nic mu nie płacę. I targa mi 9 kilo. Możliwość ucieczki 100%? A jak go przypnę? 0%. A jak go zostawię i dam czaty? O, wejdź tam, panie. O. 90%. To te czaty nic nie dają. Nic za bardzo nie dają. Dobra, to cię muszę przypiąć. Musisz być przypięty, żebyś mi nie uciekł. Fiona, dobra, idź tutaj do ogniska. Gdzie tam będziesz pracować? Zjemy sobie karpia. I trochę terka. No to tak sobie zjemy. Opłacimy naszych bohaterów. Pięknie. Jesteśmy wypoczęci. Ci prostacy nie odróżniają ostrza miecza od jego rękojeści. Jak mam im ufać, skoro za każdym razem ledwo udaje mi się przeżyć? Kozak. Oś ty taki marudny. Analizuj. Wymaga zapewnia. Tu do zmęczenia dojdzie. Płacz. Minus 2, minus 6. Nie no, to analizuj. Najrozsądniejsze. Straciłem 4 punkty odwagi. No ale dobra. Nie było tak źle. Mogło być gorzej. Co my tu mamy? To jest w ogóle jakaś... Ej, patrzcie. Źle oznaczone. Bo tutaj jest woda, a ona jest dopiero tu oznaczona. Może dobrze oznaczone? Może dobrze jednak? Tu mamy jeszcze coś, jakiś obiekt. To sobie wejdziemy. Wioska Boethius? Boethius? Coś takiego. Co my tu mamy? Jakiś młyn. Konopie, gdzie sadzicie? Tutaj. Dobra, to już ją biorę. Drewno oczywiście też sobie porąbię, bo pochodnie będą potrzebne. Oczywiście, że tak. Nie inaczej. No i fajnie. Do tego porozmawiamy z wami. Jakąś misję macie? Co mam począć? Wkrótce będą tu żołnierze Leharta, a ja nie mogę zapłacić podatku. Dlaczego nie możesz, co? Nie stać nas na zapłatę. Lehart spali do gołej ziemi nasze domy i każe nas wybatorzyć, jeśli niczego mu nie damy. Proszę, powiadomcie opata świętej Elory. Tylko on troszczy się o nas. No to jak go spotkam, to powiadomię. Czyli to tutaj, do opactwa. To będzie łączona misja jakaś. Jak nic. No ale dobra. Ile my możemy zrobić sobie tej pochodni? Ile tej pochodni? Miałem ją zrobić i zapomniałem. Jeszcze chciałem, o właśnie. Tylko to wymaga bardzo dużo drewna. To pierw pochodnie. Bo chciałem tablicę strategii zrobić 2+, ale następny film planuję wejść do grobowca. A muszę mieć pochodnie. A jak wykorzystam tyle drewna, zostanie mi 15. A to wymaga ilu drewna? Tylko 12. A, no to git.
No to robimy 19 pochodni. To na pewno. Mam 70 kilo, dobra. A, bo kupiłem drugiego, następnego konia. Miarka do soli, jeszcze jej nie zrobiłem. Co ona daje? Premia po przypisaniu do kociołka wytwarza podczas każdego odpoczynku sól. No to... Do kociołka? Po przypisaniu do kociołka. Zróbcie miarkę do soli. To chyba kucharz musi nosić. Ile mam liny? 8 tylko. I co, nie mogę jednak. A, bo płótno teraz traciłem. Na to nie zwróciłem uwagi. No to zrobimy sobie tak dodatkowo jakieś 8 lin. I tak zrobimy. Ja chciałem pokonać dwóch dezerterów, prawda? Jednego pokonałem i tutaj są następni i zbliżymy się do grobowca. To plan jest taki, że idziemy pokonać dezerterów, ustawia się pod grobowiec. Tak myślę, że będzie najlepiej i następny odcinek, bo no, ostatni ten grobowiec, który był w prowincji Vertuls, no trwał około godziny, ponad godzinę. Taki już bardziej zaawansowany. No tylko też wiem, że bardziej rozwinąłem już postacie. O, zerknę jeszcze, co jest na tej górce. A nie, tam pewnie będzie jakiś ten. Też jakaś misja, to teraz tego nie będę robił. Tylko wezmę sobie kwiatki. I no i na czym ja mówiłem? Straciłem wątek. Nie pamiętam, o czym mówiłem. A, o grobowcu. No, że teraz już są bardziej rozwinięte te postacie i te walki idą dużo łatwiej niż jak byłem w prowincji Vertuls. O, tutaj są. No to chodźcie. Ale banda już biega. Wolę umrzeć niż rzucić do armii Leharta. To, ten człowiek to zło wcielone. W ogóle wszyscy bardzo mówią źle o Leharcie. No ale cóż, zaatakujemy dla... przeprowadźcie egzekucję dla Legionu, tą misję zrobimy. Ale chyba dwóch następnych dezerterów, których mamy zaznaczonych na mapie, ja chyba po prostu przekupię. Bo ten Lehart coś jest jakiś podejrzany. Wszyscy, większość o nim mówi bardzo źle. No dobra, tutaj jak to wygląda, co my tu mamy? Tu jest czterech, tu pięciu. Konik, chowaj się. No dobra, zaczynamy. Tutaj łucznik, tak? No to... Chodź. Puk. I zwiążę cię walką. Oczywiście, że tak. Żebyś przypadkiem nie strzeliła mi między oko. Żeby ci coś do głowy nie strzeliło. O, takiej powiem. Teraz ty będziesz chciał się ruszyć, cwaniaczku. Chodź i spróbuj. Pyk. I jeszcze cię zwiążemy waleczką. Mocny jest. Patrzcie jego, ile dostał. No to jeszcze mu amok zasunę od tylca. I jeszcze to. I jeszcze to. Jaki on jest wytrzymały, ile on ciosów oberwał. Jeszcze żyje. I mocno zasunął. To następny. O, o tobie, ja w ogóle cię nie widziałem. Kurde, mój konik ci da radę? Nie wiem, czy da ci radę. Oczywiście, że ci da. On jest mocny. Z łucznikiem sobie powinien dać radę. Ale berwo. Kurde, a ty dojdziesz do niego? Nie. No to Ragnar, musisz pomóc tutaj, no. Nie będzie innego wyjścia. Źle rozstawiłem moich. Nie taki był to plan. No to chodź ty tutaj. Zwiążemy się waleczką. Co ty mi zrobisz? Co ty mi dasz? O, teraz ten. Wariatinio chce iść. No to chodź tutaj. Pyk. I pyk. Fajnie, że ulepszyłem tą umiejętność. Jest teraz na dwa razy. Bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba. Teraz ten się chce ruszyć.
No to dobra, to zrobimy tak. Zwiążemy się walką. No tak, tak, tak to zrobię. Niech tak będzie. O, ten jeszcze celuje, to w ogóle słabiutko. Ty się będziesz chciał ruszyć, no to... O, nie dojdziesz. No to idź tutaj. To się zabaw tutaj. Oj, oj, Fiona, ty jesteś słaba. Jeśli zwiążesz walką, to ktoś będzie musiał ci pomóc. Zaraz to zrobimy. On celuje. Też słabiutko. Dobra, ty, tak? Ragnar musi iść pomóc na dół. No to ty idziesz tutaj. No i bum! Zasunął mi mocno. Całą moją obronę zepsuł. Tutaj se zrobimy Ragnarinio. Zadaj potężny cios. Aj, przebiegnij jeszcze po nim. Żeby koń zaraz go wykończył. No i strzał, tak? No to. Daj temu pomóż. Tutaj też celowanie. No i dobra, teraz zaczynamy ich wykańczać. Tak więc, strzał tutaj piękny. Kto kolejny chce zginąć? No to konikiem, kopyto w czoło. Świetnie. Kto kolejny? Ty, tak? No to. Uff. Ciebie też nie ma, zostało 6. Teraz ty chcesz zginąć. No to jak... Jak chcesz, to gin. Aj, ty jesteś mocny. Zapomniałem, że ty jesteś mocny. Kurde, muszę odstąpić od walki. Musiałem to zrobić. Tutaj nie musiałem chyba, ale chciałem. U. Zostało ich 5. Ten się chce ruszyć, tak? Pomogę ci. Chyba ci tak nie pomogę. Pionko. Oberwiesz. Mocno oberwałaś. Kolejny. Ty, tak? Ty tutaj cwaniaczysz. No to ciebie nie ma. Tutaj ładna pomoc poszła. Tutaj go wykończymy. Pięknie, pięknie. Bardzo mi się to podoba. Zostało 3, tak? No to została 2. Poddadzą się, czy jeszcze jednego muszę? Nie, koniec. Zrobiliśmy misję dla Legionu. Mamy ciekawą tarczę. Misja dla Legionu zrobiona. O, nawet już się zaznaczyło, żeby przyjść tutaj. Przyjdziemy tutaj przy okazji, nie będę teraz się wracał, bo tak jak mówiłem, planuję w następnym filmie zrobić grobowiec. O ile się go da, może żebyś... Nie, no chyba za trudny się nie okaże. Mamy naprawdę mocną pakę. I zrobię jeszcze tak, że jeżeli cały ten region przejdę i będzie dosyć łatwy, to jest trzeci region, który wykonuję, to czwarty region, bo zostanie jeszcze 3, tak? Ludern, tam gdzie jest ten Gozenberg i Drombach, też no 3 zostaną. Tak więc, jakby 3, jak 3 zrobię z 6 po tym i będzie łatwo, to chyba ustawię poziom ekspercki, trudny na kolejne 3, bo chyba ten doświadczony jest za łatwy. Był ok, ale tylko na początku gry, gdy budowaliśmy zespół, a jak już go zbudowaliśmy, to wydaje mi się za łatwy. No, chyba, że coś się zmieni do tego czasu i zrobi się to troszeczkę trudniej. W ogóle bym odpoczął, bo jesteśmy zmęczeni.
Jeszcze, co prawda, nie pojawiła się ta informacja, tylko jeszcze zerknę. Weźmiemy sobie zlecenia. Jak wezmę... Powinno zlecenie się wbić, tak? O, wbiło nam się zlecenie. No i o to mi chodziło. Teraz mogę spokojnie odpocząć. A, jeszcze levele do wbicia. No to już ksenka, ksenka. Dostajesz... Siła woli. Masz bardzo małą siłą woli. Plan kariery. Musimy ci ją podbić. I Thor. A Thor... O, Thor będzie miał siłę woli już powyżej 15. 16, świetnie. I co sobie zjemy? Jak ty w ogóle... Ja muszę cię pilnować. Zakuty w łańcucha rzuca członkom drużyny gniewne spojrzenia. No ale jak go trzymać tak, żeby nie uciekł? Właśnie nie wiem... Możliwość ucieczki 90%. A coś tam jest jeszcze napisane. 100% wartość podstawowa, minus 10 w obozie wystawiono wartę. Prawdopodobnie ucieczki kolejnego odpoczynku małe. Bo mu się nie podoba, jak jest zakuty w łańcuchach, więc nie będę go trzymał w łańcuchach. Niech sobie pracuje. Niech sobie chłopak pracuje, co mi tam. O, obrazy z zębami nie zrobiłem. Obrażenia krytyczne plus 10%. Nie robiłem tego w ogóle. No to zrobimy jedną obrożę. Tak, żeby doświadczonko wpadło. Tu wszystko było robione. Dobra. I musimy podjeść. Co my sobie zjemy? Zupę ze szczupiego? Zjemy zupę ze szczupiego. Do tego trochę sera. Chlebkiem się zapchamy. I siala. Ej, no dobra. W tym odcinku to bym kończył. A następnie sobie, tak jak już wspominałem parę razy, zrobimy grobowiec. Zrobimy grobowiec. A w tym... To by było na tyle. Trochę zrobiliśmy. Tutaj tych kłopotliwych sąsiadów. Zakopane wspomnienia. I misję dla obozu Legionu. No już tylko każe mi tutaj wrócić. Pewnie będzie zakończenie misji. No dobra. Ja się będę żegnał. Tak więc trzymajcie się, siema.